byliśmy na panelu w Bukowinie, gdzie omówiliśmy rolę rynku private equity w finansowaniu gospodarki, jak również zależności między private equity a rynkiem kapitałowym, to znaczy rynkiem giełdowym. Rynek private equity uzupełnia ofertę inwestycyjną dla rynku kapitałowego, w szczególności dla rynku giełdowego. Jest to tak jakby wylęgarnia spółek dla tego rynku. Rolą tego rynku jest finansowanie spółek na wczesnym projektów inwestycyjnych, na wczesnym etapie, w szczególności w ramach inwestycji venture capital, jak również późniejszych inwestycji private equity. Wyraźnie w ostatnim czasie wzrosły inwestycje private equity w stosunku do inwestycji giełdowych, do inwestycji, które następują w wyniku IPO. Ta sytuacja ma miejsce nie tylko u nas w kraju, ale również za granicą. Wydaje się, że w następnych latach ta rozbieżność między private equity a rynkiem giełdowym powinna się zacierać. Coraz więcej spółek powinno wchodzić, ponieważ jednym ze sposobów z wyjścia z private equity jest IPO na giełdzie. Fundusz Vinci jest funduszem private equity skierowanym na venture capital. Mamy trzy fundusze. To są fundusze na badania i rozwój, na skalowanie produktu, skalowanie firmy oraz na ekspansję zagraniczną. Wydaje się, że to jest dostateczne uzupełnienie rynku kapitałowego w tym zakresie private equity, tak żeby doprowadzać firmy do stanu, w którym istnieje możliwość debiutu na giełdzie poprzez IPO, czyli poprzez zebranie kapitału, większego kapitału, jakim jest kapitał inwestora giełdowego. Ten kapitał jest dla spółek najlepszym kapitałem, bo jest najtańszy, jest pozbawiony premii za płynność, premii za ułudę niezmienności wycen.